Czwarta tajemnica światła. Przemienienie na górze Tabor. Z gospody koło Hadad Rimmon Jezus poszedł z kilkoma uczniami na wschód ku Kislot Tabor, położonego u stóp góry Tabor od południa, na 3 godziny drogi od Rimmon. Po drodze przełączyli się powoli do orszaku wysłani naprzód uczniowie. W Kislot zebrała się znowu koło Jezusa wielka rzesza podróżnych z Jerozolimy. Jezus nauczał i uzdrowił kilku chorych. Następnie rozesłał uczniów do osad leżących wkoło podnóża góry, by nauczali i uzdrawiali. Przy sobie zatrzymał Piotra, Jana i Jakuba starszego i poszedł z nimi ścieżką wiodącą pod górę. Szli prawie 2 godziny, bo Jezus zatrzymywał się często na miejscach lub w grotach, gdzie mieszkali prorocy. Objaśniał im niejedno i modlił się z nimi. Żywności nie mieli ze sobą, bo Jezus zakazał im brać cokolwiek, zapowiadając, że i tak nasycą się dowoli. Na szczycie góry, skąd rozlegał się obszerny widok, był wielki, wolny plac otoczony wałem i obsadzony cienistymi drzewami. Ziemia pokryta była wonnymi ziołami i kwiatami. W skale ukryty był zbiornik wody, z którego po wyciągnięciu czopka płynęła zimna, czysta woda. Tu apostołowie umyli Jezusowi i sobie nogi i odświeżyli się. Potem Jezus zaprowadził ich trochę dalej, w miejsce nieco zagłębione. Przed nimi wznosiła się skała jakby brama, mieszcząca za sobą grotę, podobną do groty modlitewnej na Górze Oliwnej, tylko że tu można było także schodzić w dół pieczary. Zatrzymawszy się tu, Jezus dalej nauczał. Mówił im o modlitwie na klęczkach i szczególnie teraz zalecał im modlić się ze wzniesionymi w górę rękami. Nauczał ich potem odmawiać Ojcze Nasz, przeplatane odpowiednimi wersetami z psalmów. Zaraz też uklękli wszyscy trzej w półkole i zaczęli się modlić. Jezus klęczał naprzeciw nich na wystającej z ziemi skale i przeplatał modlitwę cudowną, głęboką nauką o stworzeniu i odkupieniu. Słowa Jego, nadzwyczaj miłe i natchnione, upajały apostołów. Już zaraz z początku Jezus zapowiedział im, że chce im pokazać, kim jest, że ujrzą Go uwielbionego, okrytego chwałą, by nie zachwiali się w wierze, gdy ujrzą Go wzgardzonego, zbezczeszczonego, odartego podczas śmierci z wszelkiej chwały. Słońce już zaszło i zmrok ogarnął powoli ziemię, jednak apostołowie nie zauważyli tego, przejęcie cudownymi słowami Jezusa i samą Jego postacią. Ciało Jezusa robiło się coraz świetlistsze, a wkoło widać było jakieś nieuchwytne zjawiska duchów anielskich. Piotr dojrzał je także, więc przerywając Jezusowi zapytał: Mistrzu, co to znaczy? Oni służą mi, rzekł Jezus. Gdy Piotr zawołał z natchnieniem, wyciągnąwszy ręce: Mistrzu, jesteśmy przecież tu, więc służyć Ci chcemy we wszystkim. Podczas gdy Jezus nauczał dalej, spłynęły na apostołów od owych zjawisk anielskich strumienie przedziwnych wonności, nasycając ich i dając im przedsmak niebiańskich rozkoszy. Postać Jezusa rozświetlała się coraz bardziej, aż wreszcie stała się prawie przezroczystą. Wkoło nich, wśród ciemnej nocy, utworzył się krąg świetlisty, tak jasny, że jak w biały dzień można było rozpoznać każde źdźbło. Apostołowie poczuli się wewnętrznie dziwnie skupieni i pokrzepieni. Gdy blask coraz bardziej się zwiększał, zakryli głowy, a pochyliwszy się do ziemi, pozostali tak bez ruchu. Około 12 w nocy blask doszedł do najwyższego stopnia. Z nieba na ziemię spływał świetlisty, szeroki szlak, po którym aniołowie najrozmaitszych stopni, jedni spuszczali się na dół, inni w górę się wznosili. Jedni malutcy pokazywali się w całej postaci, inni wynurzali tylko oblicza z morza światła. Jedni wyglądali jak kapłani, inni jak wojownicy. Każdy różnił się czymś od drugiego. Od każdego spływały na ziemię inne siły, wonie, blaski i niebiańskie pokarmy. Wszyscy byli w nieustannym ruchu. Bardziej w zachwyceniu niż we śnie pogrążeni leżeli apostołowie twarzą na ziemi.
Wtem w krąg świetlany weszły trzy nowe świetliste postacie. Wyglądało to zupełnie naturalnie, jak gdy ktoś z ciemności nocnych wchodzi na miejsce oświetlone. Dwie z nich o wyraźnych ludzkich kształtach zaczęły rozmowę z Jezusem. Był to Mojżesz i Eliasz. Trzecia postać powiewna, bardziej duchowa, milczała przez cały czas. Był to Malachiasz. Słyszałam, jak Mojżesz z Eliaszem, zbliżając się, pozdrowili Jezusa, a On zaczął z nimi rozmowę o odkupieniu i swych przyszłych cierpieniach. Zachowanie się tych trzech osób nosiło na sobie cechę prostoty i naturalności. Mojżesz i Eliasz nie wyglądali tak starzy i wycieńczeni, jak zeszli z tego świata. Postacie ich tchnęły zdrowiem i młodzieńczą świeżością. Mojżesz, większy, poważniejszy i bardziej majestatyczny od Eliasza, miał na sobie długą szatę, a na czole dwa jakby wrośnięte promienie. Budowy krępej robił wrażenie surowego karciciela, lecz zarazem przebijała z niego prostota, niewinność, czystość i zacność. Wyrażał teraz Jezus swą radość, że widzi tego, który jego i lud jego wywiódł z Egiptu, a teraz powtórnie chce ich odkupić. Przytaczał wiele wyobrażeń swego czasu. Wzniośle mówił o baranku paschalnym i baranku Bożym. Eliasz innej postaci wyglądał delikatniej, milej i łagodniej. Obaj jednak różnili się bardzo od Malachiasza. Twarze ich i postacie przypominały zwykłych, żywych ludzi, jakich się na ziemi spotyka. Malachiasz zaś miał w sobie coś nadludzkiego, anielskiego. Był uosobieniem prostej, pierwotnej mocy i celu. Spokój i uduchowienie wyróżniały go od tamtych. Jezus rozmawiał z nimi o swych wszystkich mękach przebytych już dotychczas i czekających go w przyszłości. Opisywał im całą mękę, jedno po drugim. Oni zaś, stosownie do słów Jego, wyrażali Mu swą radość, boleść lub wzruszenie. Słowa ich pełne były pociechy i współczucia, czci dla Zbawiciela i dziękczynienia Bogu za to wszystko. Nieraz wypowiadali najpierw wyobrażenia tego, co Jezus mówił i chwalili Boga, że w swych odwiecznych wyrokach okazał miłosierdzie dla swego narodu. Malachiasz milczał. Apostołowie tymczasem, podniósłszy głowy, przyglądali się długo w milczeniu tej chwale boskiej Jezusa i patrzyli na Mojżesza, Eliasza i Malachiasza. Gdy Jezus opisywał swe cierpienia przy przybiciu do krzyża, rozpostarł ramiona, jak gdyby chciał przez to powiedzieć: tak będzie Syn Człowieczy wywyższony. Oblicze Jego zwrócone ku południowi przeniknięte było światłem. Szata jaśniała błękitno-białym blaskiem. Apostołowie jednak, mocą Bożą podwyższeni, wznieśli się wszyscy nad ziemię. Po niejakim czasie prorocy opuścili Jezusa. Eliasz i Mojżesz skierowali się ku wschodowi, Malachiasz ku zachodowi i wszyscy trzej pogrążyli się w cieniach nocy. Wtedy Piotr, uniesiony radością, zawołał: Mistrzu, dobrze nam tu jest. Zbudujemy tu trzy przybytki. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Chciał przez to powiedzieć, że nie potrzebują innego nieba. Tak im tu błogo i słodko. Przez przybytki rozumiał miejsce spokoju i czci, mieszkania świętych. Wyrzekł to w odurzeniu radosnym, w zachwyceniu, nie wiedząc sam, co mówi. Gdy przyszli do siebie i zaczynali zdawać sobie sprawę z tego, co zaszło, nowy cud przykuł ich uwagę. Z góry spuścił się na nich biały, świetlisty obłok, podobny do mgły porannej unoszącej się nad łąkami. Nad Jezusem zaś otworzyło się niebo i ukazał się obraz Trójcy Przynajświętszej. Bóg Ojciec, jako starzec kapłan, siedział na tronie, a u stóp Jego pląsały orszaki aniołów i innych jakichś postaci. Strumień światła spływał na Jezusa, a nad apostołami dał się słyszeć cichy głos, podobny do łagodnego szmeru strumyka. To jest Syn mój umiłowany, w którym sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Apostołów zdjął strach i trwoga.
Rzucili się twarzą na ziemię i znowu przeniknęła ich świadomość, że są słabymi, ułomnymi ludźmi, którym Bóg w swej dobrotliwości dał widzieć takie cuda. Przejęli się trwożnym uszanowaniem dla Jezusa, słysząc na własne uszy świadectwo, jakie dał o nim jego Ojciec Niebieski. Byliby tak długo leżeli, lecz Jezus przystąpiwszy dotknął ich i rzekł: wstańcie i nie bójcie się. Powstawszy, ujrzeli samego tylko Jezusa. Była już trzecia godzina rano i brzask się zbliżał. Niebo na wschodzie jaśniało białym pasem. Kłęby mgły wilgotnej unosiły się nad ziemią, zasłaniając podnóże góry. Apostołowie byli onieśmieleni i poważni, a Jezus rzekł: dałem wam widzieć chwalebne przemienienie Syna Człowieczego dla wzmocnienia waszej wiary, byście się nie zachwiali, gdy ujrzycie Syna Człowieczego oddanego w ręce oprawców za grzechy świata. Byście się nie zgorszyli, gdy będziecie świadkami mego poniżenia i byście w ten czas słabszych umieli umacniać. Piotr prędzej niż inni poznał mnie przez Boga, na nim też, jako na skalę zbuduję mój kościół. Potem wszyscy pomodlili się wspólnie i już jutrzenka zabarwiła strop nieba czerwoną łuną, kiedy północno-zachodnim stokiem schodzili w dół góry. Po drodze Jezus rozmawiał z nimi o tym, co zaszło, i zakazał im surowo mówić komukolwiek o widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Apostołowie zapamiętali to sobie dobrze. W ogóle byli bardzo wzruszeni i większą niż zwykle czcią przejęci dla Jezusa. Przypominając sobie słowa Jego słuchajcie, myśleli z trwogą i skruchą o swych dotychczasowych wątpliwościach i małej wierze. Gdy nastał dzień, a oni oprzytomnieli trochę i wrócili do zwykłego stanu, zaczęli ze zdziwieniem pytać się nawzajem, co mogło oznaczać to wyrażenie Jezusa, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Nie śmieli jednak Jezusa o to zapytać. Nie doszli jeszcze do podnóża góry, a już wyszli naprzeciw Jezusa ludzie, wiodąc do Niego chorych, których Jezus uzdrowił i pocieszył. Zauważyłam przy tym dziwną rzecz. Każdego, kto spojrzał na Pana, ogarniał lęk, bo w Jego postaci malowało się dziś coś niezwykłego, nadnaturalnego, świetlistego. Nieco niżej, koło uczniów, wczoraj rozesłanych, zebrały się tłumy ludzi i kilku doktorów zakonnych. Byli to ludzie wracający ze świąt do domu. Na noclegu spotkali się wczoraj z uczniami i teraz z nimi tu przyszli, by czekać na Niego. Z dala już widać było, że o czymś z uczniami gwałtownie rozprawiają. Ujrzawszy Jezusa, podbiegli ku Niemu i pozdrowili Go, lecz spojrzawszy na Niego, zlękli się, bo widać jeszcze było w Jego postaci ślady przemienienia. Uczniowie, widząc trzech apostołów poważnych i jakby przelęknionych, także domyślili się, że z Jezusem musiało zajść coś cudownego. Gdy zapytał, o co się spierają, wystąpił z tłumu mąż rodem z Amtar, miasta w górach galilejskich, gdzie miało miejsce zdarzenie z Łazarzem i bogaczem. Ten, upadłszy na kolana przed Jezusem, błagał Go, by uzdrowił Jego jedynego syna, epileptyka, którego dręczył niemy diabeł, raz rzucając go w ogień, to znów w wodę. I tak go wciąż męczy, że ten bezustannie krzyczy z boleści. Gdy uczniowie byli w Amtar, przyniósł im go, ale oni nie umieli mu pomóc. I oto właśnie sprzeczali się teraz z nim i z uczonymi w piśmie. O niewierne, przewrotne plemię, zawołał Jezus, jakże długo mam jeszcze być przy was, jak długo was nosić? Po czym kazał przynieść do siebie chłopca. Ów człowiek zwykle nosił chorego syna w czasie podróży jak owce na plecach. Teraz przyprowadził go za rękę do Jezusa. Chłopiec mógł liczyć 9 do 10 lat. Ujrzawszy Jezusa, zaczął się szamotać, a zły duch rzucił nim o ziemię. Biedak wił się, rzucał, tarzał po ziemi, dławił, a piana toczyła mu się z ust. Uspokoił się dopiero na rozkaz Jezusa. Wtedy Jezus zapytał Ojca,
jak długo trwa ta choroba chłopca, a ten odrzekł: od dzieciństwa już tak cierpi. Ach, jeśli możesz, Panie, pomóż nam, zlituj się nad nami. I rzekł mu Jezus: kto wierzy, dlatego wszystko jest możliwe. Biedny ojciec zawołał z płaczem: Panie, wierzę, a jeśli za mała jest moja wiara, wspomóż mnie, bym mocniej wierzył. Na te głośno wypowiedziane słowa zbiegł się lud, który dotychczas stał lękliwie w oddaleniu. Jezus zaś wzniósł rękę z pogróżką ku chłopcu i zawołał: duchu głuchy i nieczysty, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wracaj nigdy. Zły duch krzyknął straszliwie przez usta chłopca, wstrząsnął jego ciałem i wyszedł, a chłopiec blady i nieruchomy leżał jak martwy. Nie można się go było docucić, więc wielu obecnych zaczęło wołać: on umarł, rzeczywiście umarł. Jezus jednak wziął go za rękę, podniósł, a gdy chłopczyk wstał zdrów i rześki, oddał go ojcu ze stosownym napomnieniem. Uradowany ojciec dziękował ze łzami w oczach, a wszyscy obecni wielbili majestat Boży. Stało się to w kwadrans drogi na wschód od małej miejscowości pod Taborem, gdzie Jezus rok temu uzdrowił dziedzica trędowatego, który przysłał po niego pielęgnującego go chłopca. Następnie, minąwszy Kanę, Jezus poszedł z uczniami przez dolinę Betulijskiego Jeziora Kąpielowego aż do miasteczka Dotain, 3 godziny drogi od Kafarnaum. Szli przeważnie bocznymi drogami, by uniknąć zbiegowiska ludu wracającego gromadami z Jerozolimy. Podzielili się na grupy, a Jezus szedł to sam, to z którąś z gromadek. Po drodze przystąpili do Jezusa apostołowie, którzy byli świadkami Jego przemienienia i zapytali Go o znaczenie słów: dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, bo wciąż teraz nad tym myśleli i dysputowali. Jak to rozumieć? Mówili. Przecież biegli w piśmie mówią, że przed zmartwychwstaniem musi przyjść Eliasz. Jezus odrzekł im na to: Eliasz przyjdzie wprawdzie przedtem uporządkować wszystko. Zaprawdę powiadam wam, Eliasz już przyszedł, lecz oni nie poznali go. Czynili z nim, co tylko chcieli, jak napisane jest o nim w piśmie. Tak samo dozna od nich cierpienia Syn Człowieczy. Wiele jeszcze mówił im o tym Jezus, a oni domyślali się, że jest tu mowa o Janie Chrzcicielu. Gdy wszyscy uczniowie zeszli się znowu z Jezusem w gospodzie w Dotain, zapytali go, dlaczego oni nie potrafili wypędzić złego ducha z owego chłopca epileptyka. Jezus rzekł im na to: nie mogliście dla waszej małej wiary, gdyż jeśli byście mieli wiarę przynajmniej jak ziarnko gorczyczne, a rzeklibyście do tej góry: przenieś się stąd, tam, przeniosłaby się i nic by dla was nie było niemożliwe. Ten rodzaj da się wypędzić tylko modlitwą i postem. Tu pouczył ich Jezus, co trzeba, by złamać opór diabła, jak wiara ożywia i umacnia wszelki czyn, zaś wiara sama umacnia się postem i modlitwą, gdyż przez to zrzuca się przewagę z nieprzyjaciela, którego chce się z innego wypędzić.